Kibice już wchodzą na stadion. Słychać pierwsze śpiewy. Wszyscy w napięciu czekają na gwizdek. Gwiazd Gliwice zmierzy się z Legią Warszawa w tym arcyciekawym meczu. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze, Ekstraklasie. Gwiazd Gliwice zmierzy się z warszawską Legią. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. A teraz oglądamy jedenastkę Piasta Gliwice. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Oto skład, w którym zaczyna ten mecz Legia. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. Bomba w górę. Gramy. Bartosz Sliż. Jędrzejczyk. Nie było gwizdka. Sędzia puszcza grę. Piast Gliwice ciągle w posiadaniu piłki. Patrzył kolegę w polu karnym. Dogrywa. Obrońcy rywala chyba przysnęli. Bramkarz opuścił posterunek. Wystarczyło trafić między słupki. Gol to gol. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Teraz będzie szansa. Kapitalne to zagranie. Ale nie. Spalony. A mogło być tak pięknie. Sędzia przerwała grę. Chyba nikt nie może mieć do niej pretensji. Samo dogranie piłki było dobrze pomyślane, ale to wyjście pozostawiało już sporo do życzenia. Szansa na bramkę zmarnowana przez kiepskie wyczucie czasu. To było całkiem sprytne. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to poleci. Łatwo obronił. Kapustka. Josué. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Zagranie w pole karne. Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt.
Może być z tego okazja. No i odjechał teraz z piłką. Ależ pewnie teraz wyczuł moment idealnie. A teraz Jorge Felix. Czy zdoła trafić? I uderzenie zablokowane przez Jędrzejczyka. Wszołek. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął! No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Krótkie, sprytne rozegranie. Uderza na bramkę. Interwencja Placha, jedna z tych łatwiejszych. A teraz Jorge Felix. Zagranie do Jorge Felixa. Źle teraz było to rozegrane. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. A teraz Jorge Felix. Dobre, chociaż ryzykowne zagranie we własnym polu karnym. Beckhardt. Wszołek. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. Mogą teraz wyrównać. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Teraz oglądamy ponownie wykonanie tej jedenastki. Praktycznie nie można mieć żadnych zastrzeżeń do tego uderzenia. Spokojne, dolny narożnik. No i dziękuję. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Piastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Podanie do Michała Chrapka. Bardzo dobre wejście w ślizgiem. Odbiór piłki. Jorge Felix dostał piłkę. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Artur Jędrzejczyk. Paweł Wszołek. Tomasz Beckhardt. Kapustka. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Artur Jędrzejczyk. Ładnie rozpoczyna teraz akcję. Nie kombinuje, wrzuca. Jędrzejczyk. Bartosz Slisz. Artur Jędrzejczyk.
Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Artur Jędrzejczyk. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Wszołek. Gwizdek. Wstrzymana na chwilę gra, bo chyba mamy kontuzję. Oj, nie wygląda to dobrze. Kontuzjowany zawodnik już poza boiskiem. Sędzia wznawia grę rzutem sędziowskim. Arbiter gwizdkiem kończy pierwszą połowę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. Bardzo dobra interwencja. Podanie do Michała Chrapka. No, chyba trafi. Bramka. Gol i znowu wychodzą na prowadzenie. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. Mamy teraz wynik 2-1. Artur Jędrzejczyk. Podanie do Patryka Kuna. Uwaga, groźnie! František Plach cudownie broni. I to tyle z tej akcji. Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. Tak właśnie należy wykonywać wślizgi. Dobre przejęcie piłki. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Poprzeczka, nie ma gola, piłka w grze. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolejki. Wypieszczone podanie. I ten atak bez efektów, choć gdyby nieskuteczny odbiór, byłoby gorąco. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Legia może zaatakować skrzydłem, dużo się tam teraz miejsca zrobiło. I teraz wojskowi tracą piłkę. Faulowany Gliwiczanin, ale jest coś takiego jak korzyść. Mamy teraz tego przykład. Poradził sobie, minął z wodem. Co teraz zrobi Chrapek? No, chyba wpadnie! No nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Jakub Czerwiński miał teraz nosa. Podanie do Patryka Kuna. Świetny teraz odbiór we własnej szesnastce.
Podanie do Jędrzejczyka. Ogrywa piłkę w pole karne. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. Zamiast kary indywidualnej, tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Nieudane podanie i przechwyt. Jędrzejczyk. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Sędzia dopatrzyła się tu przewinienia. Mamy 11. No cóż, przegrywają, a zaraz może być jeszcze gorzej. Druga żółta kartka i dograją ten mecz w osłabieniu. A ta sytuacja może też dodatkowo odbić się na wyniku spotkania, bo przecież rywale zaraz wykonają rzut karny. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Teraz będzie róg dla Piasta. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Jest próba strzału. Co zrobi sędzia? Za takie przerwanie obiecującej akcji często są kartki. To kolejne upomnienie dla zawodników tej drużyny, a już i tak grają w osłabieniu. Ewidentnie stracili trochę panowanie nad emocjami i teraz z każdą kolejną nerwową sytuacją tylko się pogrążają. Naprawdę niepotrzebnie. Uderzenie, ale prosto w mur. Dobrze zablokowany strzał. Teraz strata Legii Warszawa. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej Legii. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Oj, świetne, prosto padłe zagranie. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Piłka poza boiskiem, aut dla Legii. Znisz. Patryk Kun. Wojskowi nie składają broni. Muszą strzelić w tej akcji, żeby obronić remis. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Bramkarz w opałach. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Jędrzejczyk. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Za chwilę Legia wykona wrzut z autu. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Niebezpieczeństwo, przynajmniej chwilowo, zażegnane. Chyba aż do końcowego gwizdka wynik pozostanie tutaj kwestią otwartą. Zespół przyjezdny nie gra swojego najlepszego meczu. Przegrywa, ale jeszcze walczy. Legia ciągle jeszcze tego nie przegrała. Jeżeli teraz się zmobilizuje i w końcówce przechyli losy spotkania na swoją korzyść, kibice puszczą dotychczasową niedyspozycję. Sędzia nie będzie chyba tutaj miała wielkiego wyboru. Wyciągnie zapewne czerwień. Tak, chyba trudno dziwić się tej decyzji. Sędzia musi w takiej sytuacji sięgnąć po czerwony kartonik. To byłaby setka, gdyby nie ten faul. Pewnie mielibyśmy bramkę. Oczywista czerwona kartka. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Może potrzebać rywali. Bramka! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie, wielkie brawa! Zobaczmy powtórkę tej bramki, to była centra palce lizać, idealnie mierzona. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Na tablicy wyników 3-1.
Sędzia zdecydował. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Dobra interwencja bramkarza. Stawiają na krótkie rozegranie. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Wiązkuje teraz bramkarz. Mamy końcowy gwizdek, a to oznacza, że Legia ponosi dzisiaj porażkę. Trudno mówić o dobrym występie, gdy ostatecznie przegrywa się dwiema bramkami, ale przecież to się nie wzięło z niczego. Jeden zespół wykorzystał błędy drugiego, w lidze wszyscy się znają. Efekty niestety widzimy na tablicy wyników.